Jesteśmy w Tarnowie, gdzie znajduje się wspólnota Czena Kolo. Jest to wspólnota, która pomaga osobom uzależnionym zmienić swoje życie i ma to miejsce dzięki codziennej modlitwie, a nie środkom farmakologicznym. Jakie historie zaraz usłyszymy? Byłem uwikłany przez wiele lat w narkotyki. Zacząłem bardzo często sięgać po alkohol. Cierpiała bardzo moja rodzina, ale przede wszystkim cierpiała moja mama. Narkotyki doprowadziły mnie do tego momentu, że już wszyscy się ode mnie odcięli. Znajomi, moja dziewczyna. Rzuciłem szkołę, nie? Że po prostu byłem już w takim stanie, że moje zdrowie fizyczne też już nie funkcjonowało. Byłem bardzo osłabiony i nie miałem siły po prostu, żeby coś robić, nie? Dlatego pojawiła się wspólnota i jestem wdzięczny Bogu za to wszystko. Życie w naszej wspólnocie nie jest proste, nie jest łatwe i ciężko się na taki krok zdecydować. Taki uniwersytet życia, można powiedzieć. Uczymy się tutaj wszystkiego. Jakie relacje panują tutaj we wspólnocie, jeśli chodzi o osoby, które dołączają do ośrodka? Najważniejsza osoba u nas jest nie najstarszy chłopak, ale ten, co dopiero przychodzi. To jest nowe życie, które trzeba uratować. Na początku było ciężko, bo miałem anioła stróża, który mnie wprowadzał do tej wspólnoty i mi zabraniał wiele rzeczy. Nie korzystamy tutaj tak po prostu swobodnie z internetu, nie oglądamy telewizji, nie mamy swoich telefonów komórkowych. Po to, żeby wejść w ten stan trochę takiego właśnie wyciszenia, żeby trochę... Spotkać się ze sobą, spotkać nie? się ze sobą, z Panem Bogiem przede wszystkim, podczas modlitwy. Później zrozumiałem, że to jest dobre, nie? Ja się nauczyłem pokory, żeby słuchać, żeby wyczekiwać, czekać, nie? Żeby takie cierpliwości przede wszystkim. Matka Elwira przybrała imię Elwira, wstępując do zakonu, ale zanim wstąpiła do zakonu, bardzo wiele wycierpiała, bo cierpiała przez nałóg alkoholowy jej ojca. Ale w jej sercu po pewnym czasie, po dość długim czasie, pojawiło się takie pragnienie, żeby pomagać narkomanom, których widziała wtedy na ulicach Turynu przede wszystkim. W tej chwili wstępują też osoby, które mają problemy po prostu z sobą. Nie radzą sobie ze swoim życiem, nie odnaleźli szczęścia, ludzie z depresją. Kiedy ty dołączyłeś do ośrodka, jak zostałeś przyjęty? Co cię tak najbardziej urzekło wśród tych ludzi i w tym miejscu? Szukałem Boga. Tu go znalazłem. Tu go znalazłem w relacjach z drugimi, w prostej pracy. To była moja pierwsza radość. Fenomenem wspólnoty jest to, że u nas nie zażywa się leków. Nie ma terapeutów. Wierzymy, że wszystko odbywa się tam, w kaplicy i podczas dnia. Ja bardzo patrzyłem na osoby dookoła mnie, jak one to robią. Jak oni wyglądają, nie? Starsi chłopacy, którzy byli już 3 lata, 4 lata we wspólnocie. Widziałem, jak oni chodzą do kaplicy i są napełnieni tą wiarą, tym Bogiem, że to naprawdę gdzieś działa w ich życiach, że ich ten Duch Święty kieruje. I ja jestem takim człowiekiem, że jeżeli widzę przykład konkretny, to ja po prostu też tak idę, nie? Jesteś tutaj już od 6 lat. Co się zmieniło? Zmieniło się właściwie prawie wszystko. Ja jestem osobą szczęśliwą, uśmiecham się i mam dobre marzenia czyste.